Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I tak, dzisiaj oczywiście już pójdziemy zabić tego wielkiego giganta. Tak jest, gigant. I tak, i znajdziemy... Czekajcie, zaraz. Jeszcze zobaczymy, gdzie są te narzędzia, wiecie? W tamtą stronę pokazuje mi, tak? Kuźnia Kranotator Daruch. Mniejsza o to. Dobra, idziemy do tego giganta w tej chwili. No chodźcie za mną, ziomy. Widzę, że już nie możesz się doczekać. Tędy pokazujesz mi drogę? No dobra, okej. Aha, spoko, no dobra, fajne skróty żeś znalazł. No skurde. To wspaniałe. Zobaczymy zaraz. Jestem ciekaw, jak on będzie wyglądać, ten gigant. Aż nie mogę uwierzyć, że wreszcie go dorwałem. No zobaczymy, co to w ogóle będzie. Kurczę. Jestem ciekaw, powiem wam. Jestem bardzo ciekaw, co to za potwór będzie. Ale mam nadzieję, że pomożecie mi. Ej, ziomy. Aha. No i co mam z tym zrobić? A, tu jest przejście jakieś. No dobra. Myślałem, że przejścia nie ma. Pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do... Użyjemy Arda. Na to. No nie gadaj, że będziesz to w piruny rozwalał te skały. Osłaniam cię. Ustawię się. No dobra, ty pewnie będziesz z łuku napindzielać. O! Szybko się uporali. No proszę. Oj. No chodź tu, Hjalmarze. Chodź tu. No zobaczymy, jak on będzie wyglądać. Ty. O kurde, nie fajnie. Nikogo nie ma? Ostrożnie. Jeden fałszywy krok i go obudzisz. A on pewnie nie śpi. Ej, szybko! Wypuśćcie mnie, zanim się obudzi. Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończy. Co? Zdurniałeś ten Craig? Tak, zdurniałem. Tak, dlatego do czego jest... A niech zostanie! Będziemy się śmiać! Niech zostanie w klatce. A niech! Co? Nie zapomnieć tego. Wypuśćcie mnie na te... Czekajcie, zaraz. Znajdź klucz. Gdzie jest ten? Oje. A gdzie jest ten potwór? What? Trochę to dziwne jest, powiem wam. Nawet do niego nie podchodź, on jest mój. Aha. Fuck. Siedziałem w kotle troli, to ani nie mełknąłem. Dobra, wypuszczę się ty, pomyleńcu, ty spiruny. I obudzi się skurczybyk. Nie zgadnę. Nie! Ja pierdziule! Uhu! Kurde, nie... To nie tak miało wyglądać. Dobrze. O pierdziele! O kurnia! To nie tak miało wyglądać. Fuck. Jezu! Co on to ciągnie? What the fuck? Fuck. A się wkurzył, skurczy byk.
Wow! Niech ci... To nie tak miało wyglądać. Oh my god. Skurcze byku ty. Oh fuck, to nie tak miało wyglądać. Się wkurz. Ja pierdziule. A ty skurcze byku ty. Pięknie. Oh shit, nie fajnie. Dobrze! Dobrze! Bardzo dobrze! Bardzo ładnie! Skurczy byk! Oj, oj! Ale pięknie! Zobacz, o, jeszcze strzała oberwał, tylko ta strzała poleciała jakoś tak w śnieg. Wiedziałem, że damy mu radę. Nowe czterech, tak! Wigi, ty pojebie. Wiki. A gdzie reszta? Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dobre, wiedziałem, że mu nie odpowie. Zawsze do zabicia giganta powinien przypaść Tomy. Ja zabójca giganta brzmi lepiej. Chodźmy stąd. No, idziemy, chodźmy. Chodźmy. Wigi, ty pojebie. Ja nie mogę. Ale te teksty to są kurde. Dobre. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta. Tak. Hjalmar królem. Hjalmar królem. Pewnie. Powinienem był wyruszyć sam. Wszyscy na wyspach powiedzą, że Skellige zwyciężyło, ale ja straciłem. No ale... Tak, powiodło jej się na Speaker Rock. To zawsze lubiła się ze mną. Ta, ścigać. To ja wygrywałem. No, czas mi w drogę. Bywaj, Geralt. Dziękuję. No jeszcze dobra. Bywaj, Ankate. No na razie, Hjalmarze, dobry człowieku. Ale z tym Wigim to było dobre. Dobra. Przywieźć narzędzie kowalskie Zundwik, to zrobimy sobie teraz, tylko... Czekajcie, daleko to jest? Aha, dobra, tu mamy... Fajny drogowskaz. Wigi, ty pojemnie. Dobra, co to jest? O! Proszę, fajnie, zgłosić się można po nagrodę, ale ja najpierw sobie znajdę to. Mistrz płatnerstwa. Tak sobie myślę, że to będzie już... Tak. Te dwie misje tu będą w Nowigradzie. Co nie? Dobrze mówię, czy źle mówię? Tak, dzisiaj sobie zrobimy wszystkie boczne misje, jak nam się uda. Nawet wliczając o to. Wiem, że na 30 poziom, ale ja bym już to wolał mieć za sobą te misje. Pokonamy trzech kolegów, tak można nazwać to, ale to nie, są koledzy, tylko bohaterowie, znaczy postacie z tej gry, co nie? O to mi chodziło. Dobra, tu się teleportujemy i idziemy szukać tych narzędzi, tylko nie wiem, gdzie one mogą być, kurczę. Mi się wydaje, że tutaj mogą być, tutaj. Albo i nie tutaj. Tutaj to nie, chyba nie będzie tych.
Bo to mi pokazuje tutaj jakoś, co nie? Czekajcie, my byliśmy w tej jaskini? Chyba nie. Tutaj? My tutaj byliśmy już, czy nie? Bo nie przypominam sobie tego miejsca tak za bardzo. O, proszę. Buty egzekutora. Zobaczymy, czy co dobre. Jestem ciekaw. 36, a te mają 43, no to to jest lepsze, co nie? Pancerz ma chyba 113, bardzo ładnie. Sobie posprzedajemy te bronie, co nie? Przecież. Jednak tu nie ma takich żadnych dobrych rzeczy. Czeladnicze narzędzie? Zobaczymy, może się przyda. Ale wątpię, żeby to się przydało. Skakuj, skakuj. Tutaj może coś jest. Wiem, że tu jakoś tak dziwnie wygląda to miejsce, ale możliwe, że tu coś... A! Co to było? What the fuck? Na pierśnik. O, proszę. Zobaczymy, czy to dobre jest. Pewnie dobre. O, proszę, 116. No, pięknie. Ile to zajmuje? Co tak dużo to... Ojoj! O kurde! 14 tego... obciążenia ma. Ja pierdziule. Jak to sobie zwiększyć? Kurde, miałem poczytać, co nie? Na ten temat, jak pamiętam dobrze jeszcze. Czekajcie, jak to sobie zwiększyć? Postać? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam szczerze. Zdolności? Alchemia? Kurde, nie wiem. Zdolności chyba. Nie, to chyba nie tu będzie. Kurde, nie wiem, jak mam to zrobić. Kurde, słychać, że mam ciężkie już. A weźmiemy sobie wszystko, to, to. Schemat Kiris Magdeira. Dobra, idziemy sobie powolutku, tylko tędy da się przejść. Żebym nie spadł tak jak ostatnio, co nie było. Nie tędy chyba trzeba będzie iść. Czekajcie, dobrze idę? Chwila, jak ja przyszedłem? Tędy! No właśnie. To chyba jest na zewnątrz, mi się wydaje, te narzędzie kowalskie. Tylko kurde, jak ono wygląda, to ja nie wiem tego. Zaraz spróbujemy znaleźć. Trzeba będzie posprzedawać te rzeczy, co nie? Troszeczkę. Dostaniemy trochę tej kasy, mamy tylko ledwo 355, lipnie trochę, powiem wam, to jest. Jest to kasa u mnie teraz, niestety. Kurde, jeszcze te obciążenie mam tutaj, ajajajajaj, niefajnie. Ale dobra, może zaraz znajdziemy te narzędzie. Zobaczymy, może tutaj gdzieś to jest narzędzie, ale... Nie widzę tego w ogóle tutaj, kurczę. Uhu, deszcz pada jeszcze na dodatek. Ej. Niedobrze. Czekajcie, tutaj może gdzieś... Ale wątpię, czekajcie, kurde, bo mi pokazuje to jakoś tak, co nie? Pokazuje też na dole, co nie? Oto. Tutaj może gdzieś? Bo tu jeszcze jakiś potwór jeszcze jest na do... O. Mi się wydaje, że to tutaj jest. Czekajcie, zaraz. Coś wywalimy stąd. Kurde, tylko nie wiem co. Kurde, 60, serio? Nic nie dało. Fuck. Serio? O, czekajcie, to da się przenieść? Nie wiem, gdzie to w ogóle się przeniosło. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się mogło przenieść, kurczę. Kurde, przedmioty fabularne. Ajajajajaj. O, to dużo zajmuje ten pancerz w piruny. A jak mam to zwiększyć sobie? Żeby było dobrze. Nie wiem. Kurde, tu też... Fuck. Bo to wszystko tutaj jest, o nie? Czekajcie, może by najpierw, może by sobie... To też, kurde, mało. Fuck, nie wiem, co tu zdjąć, kurde.
Praktycznie nic. Ja pierdzielę, nie. Jestem ciekaw, czy coś w ogóle tu... Oj, tak i tak. 63. Muszę wszystko wywalać, serio? Później sobie zakładać to samo znowuż. Właśnie, te gówna dużo zajmują, ja pierdziule. Właśnie, kurde, żebym o tym nie pomyślał, co nie? Aj, ale ja jestem, co nie, kurde. Od razu lepiej. A spadaj mnie! Spadaj, głupi troll! Ja wiedziałem, że gdzieś tutaj są te narzędzia, ale kto wiedział? Na 100% nie wiedziałem, że tu mogło być ten... Spadaj. Słaby jestem troll, powiem wam szczerze. A ty skurczybyku. Dobra, 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 dawaj! Dedaj, ziomuś. Dedaj. Kurnia. Do pieca. W tej chwili. Pięknie, dobra. Dobra, gdzie to? Legendarna kuźnia. Rozejrzyj się za narzędziami. Tu coś? Tutaj chyba. O właśnie, tu coś może być. Pięknie. Ornamenty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie. Co to jest za broń w ogóle? Jakaś dobra? O proszę! No fajnie, kurde, ile ma obrażeń? 247-303, bardzo pięknie, kurde. Dobrze jest. Dobra, tu już mamy, komu musimy je zanieść? Te narzędzia. Fergusowi? Gdzie jest Fergus? Czego mi pokazuje tutaj gdzieś? What? A może do drogowskazu mi to pokazuje ta droga, ale... nie jestem pewny, powiem wam szczerze, do końca tego. Tu ktoś jest już? Spacja, bierz wszystko, co się będę. Bierz wszystko, ile razem? 76, dobra. Tu ktoś się... A, tu do drogowskazu, dobra, mi tu pokazuje drogę, okej. Spoko, dobra. Czekajcie, to gdzie mamy iść teraz? Do... Czekajcie, kurde, bo to tego jest, powiem wam, dużo tutaj. Niestety. A tu się przeniesiemy. O proszę, 22 poziom już. Pięknie. Dobra. Bardzo dobrze, powiem wam. Pięknie, 22 poziom już mamy. Fajnie, fajnie. Dobra, idziemy robić kolejne misje. A może teraz walkę by zrobić? Będzie najlepiej. Tylko najpierw posprzedaję te rzeczy. O, niepotrzebne, tylko ich jest dużo, powiem wam znowuż. Ej. Niedobrze. Ta zbroja dużo w piruny daje, powiem wam, tego obciążenia w piruny. Ale dobra, już mniejsza o to. Czekajcie, tutaj. Pokonaj Walgarda, to daleko jest? Czekajcie, to w to drogę pokazuje, co nie? A czekajcie, jest jakiś... Czego mi to pokazuje w inne miejsca też? What? A, bo tu są różne... Aha, dobra, już rozumiem. O Jezu, i znowu do tej wsi Harviken będę musiał iść. Dobra, dam radę jakoś. Czekajcie, tu nie ma żadnego, kurde. Oj, niedobrze. Tu chyba nie ma żadnego tego. Dobra, zaraz gdzieś schowamy to. Tylko muszę najpierw poszukać miejsca sobie tego... Kufer, dobra, mam. Tutaj sobie pójdziemy do tego kufra najpierw. Żeby sobie pochować te rzeczy. Kurde, jeszcze te... Jeszcze te chodzenie. Ej. Dobra, idziemy powolutku sobie teraz. Dobra, gdzie jest ten kufer mój? Daleko jeszcze? Tch,
Kot miauczy. Serio? Dobra, idziemy. No, gdzie jest ten kufer? Czekajcie, czy ja ten kufer przegapiłem? Czy mi się wydawało? A nie, dobra, okej. Myślałem, że przeoczyłem, dobra. A, tutaj, okej. A to najpierw Valgarda trzeba będzie zabić, znaczy pokonać. Dobra, spokojnie, damy radę. Dobra, trzeba będzie schować te rzeczy, te niektóre, tutaj sobie, a później posprzedajemy je. Albo na razie sobie je zostawimy tutaj, o. Tak. Tak, 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 tak. Kurde, znowu. Czekajcie, tu mamy mistrzowskie, a co, a to są przedmioty fabularne. Aha, dobra. Czekajcie, co ja tu jeszcze zostawiałem tutaj w tym? Dobra. Tak. Kurde, znowu jest za dużo. Aha, tu są te rzeczy, co zostawiłem tutaj już wcześniej. Dobra, to sobie... Kurde. Dobra, to przekażemy też. Kurde, dużo. A! Czekajcie, ja bym zapomniał o tym. Właśnie. To dużo zajmuje, cholerstwo, co nie? Czekajcie, tak, tak, nie. A, dobra, tak. O, proszę, widzicie, ile to zajmuje, cholerstwo. Te głupie wpiruny, te. Jak to się nazywa? Te siodła dużo zajmują wpiruny. Do kogo mam się zgłosić? Tu jest organizator walk. Chcę walczyć. Powiedz, gdy będziesz... Jestem. Mogę walczyć. Chcę najpierw porozmawiać z cudzoziemcami. Chodzi o Erykę. Widzisz ją? Ja muszę dzisiaj wygrać. Wiem, że z tobą nie wygram. Dam ci wygrać. No dobra, umówmy się, że za pierwszym... Dosyć gada! Dobra, okej. Trochę go pokonam. O Jezu. O. Dobra, nie będę go bił. Ojoj! Zwyciężył Valga! Dzięki. Chyba dużo ćwiczysz. No. Miotkiem ci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? Mógłbym spróbować. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Dobra, jestem gotowy. Może... W takim razie? Chodź, tu teraz cię rozwalę. Kurnia. No chodź, 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 chodź. Obraziłeś wyspiarza. A ty! O ty! Nigdy się nie nauczycie. Gdzie ja z nim wlazłem? What the fuck? No dawaj! Ajajaj! Nie. Ty! Bardzo dobrze. Czekają cię dwa kolejne pojedynki, zanim otrzymasz szansę zostania mistrzem Skelly. Jeden z przeciwników to Einar. Znajdziesz go na Faroe. Drugim jest... Dobra, znajdziemy go. Znaczy, znajdziemy ich, co nie? Dobra, na razie... Dobra, na razie dam sobie spokój tutaj, tylko... O, właśnie, pójdziemy do Kracha, właśnie.
Pójdziemy po nagrodę oczywiście. Bo trzeba, co nie przecież. Dobra. Gdzie ja mi iść w ogóle? Czekajcie, zaraz. Bo tu jakoś się szło do tego miejsca. Czekajcie, ten... tędy jakoś. Tędy jakoś się chyba szło, co nie? Nie, tędy nie, tędy nie jednak. Tędy nie. Czekajcie, jak to się szło do tego miejsca? Chwila, muszę się zastanowić troszeczkę. Tędy! A tam tędy nie da się przejść w ogóle. Przecież. Nie tutejszy, a dumnie nosi głowę. Tędy chyba da się przejść, co nie? Miałem kiedyś problemy z tym przejściem tutaj, ale to chyba nie tutaj. Chwila, zaraz, tędy. Czekajcie, jak to się kurde szło? Jezu, nie pamiętam już. Teraz totalnie. No bez kitu. Dobra, pokazuj mi ta droga, pójdę już za to drogo, bo... Będę chodził będę i się zgubię zaraz jeszcze na dodatek. Tędy? A, tędy, kurde, no tak, zapomniałem przecież. Ojeju, te drogi, powiem wam, to takie głupie, że hej tutaj. Bez kitu. Dobra, mam już drogę, bardzo ładnie. Dobra. Ale zaraz pójdziemy po tą nagrodę, spokojnie. Tędy właśnie, kurde, powiem wam, czy te... Droga tutaj jest do dupy zrobiona, powiem wam szczerze. Trzeba praktycznie się spinać na tą górę, co nie? Kurde. Trochę głupia ta droga jest tutaj. Ale dobra, zaraz będziemy z powrotem, no czy u tego kracha. Zobaczymy, ile mi da nagrody, jestem ciekaw, kurczę. Czekajcie, bo dostałem, w tej chwili mam 425. I trzeba będzie poszukać, znaczy wziąć sobie troszkę tych rzeczy i posprzedaję je, o. To będzie dobry pomysł. Te miecze, bronie właśnie, tylko nie wiem gdzie jest ten... jak to się nazywa? Kowal. Czy ktoś tam jeszcze. Ale mogę je sprzedać przecież w tym. W... Jak to się nazywa? Boże, to miejsce, zapomniałem totalnie. W barze, o. Czy tam w jakiś tych... Mistrzu Geralcie, strażnik... A czemu była zamknięta? To ma być czasem. Taka tradycja. Krach zrobił dla mnie... Wszyscy wiedzą, co uczynili. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. Dobra, przecież jak tam nastroje? Spokojne, zbyt spokojne. Tak. Słucham? Wiecie, mamy takie pożekacze. Na dobrej uście krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. Oj, oj. Tak daleko. Tak daleko trzeba iść. O, dobra. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jak... To ty? Tylko dlatego, że ci brodnie... Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jak... Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię... Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć. Przestań się popisy... Ej, Cerys! Nie widzę kracha. Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przy... A może ty chcesz spróbować się na pięści? Może pójdę. Właśnie. Mam na ciebie baczenie. Piękna robota. Skąd ty chcesz? Witaj, Birna.
uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się było. Opuszczasz kartę. Jutro skoro świ. Bawcie się dobrze, mistrz. No, na razie, na razie. Dobra. Jest Dobra. Już jarl. Nawet trzeba. No, jak ci się podoba uczta? Na pewno jest więcej do widzenia. A no jest. Czego? Obiecałeś mi nagrodę. I dotrzymam słowa. Co to za broń? Piękna robota. O ja! Słyszałeś? Cholera. Hjalmar za... To nie Hjalmar. Chodź. O kurde, co jest? O co kaman? Trochę dziwne. O kurde! What the fuck? O ja pierdziule! What the fuck? Chodź tu. Dobra. Niedobrze, niedobrze, niedobrze w ogóle jest tu, kurde. Chyba wszystkie. O kurde, co tu się porobiło? Ja pierdzielę. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować... Tato... Tato... Weź... Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedy... Brach! Skąd tu się wziął ten... Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj mnie, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mu... No to chodź! Chodź! Spokój! Spokój! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie. Ale możemy i musimy ich... Znajdźcie winnych, Arkane. Znajdźcie i... Zaraza. Porobiło się. Żebyś wiedział, musimy zbadać ślady. Nie mamy na to czasu. Czekaj, oszalałeś! Chcesz go... Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie... Hej, jarlowi już cię nie słyszą. Możesz prze... Chodzi o nasz honor. Z tym nie... Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie, opo... A pomogę ci, Cerys. A co tam? Masz rację, Cerys. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajcy. Pomogę jej tam. Ja tu na razie zostanę. Wilku, dziękuję. Nie ma za co. Nie ma za co. Krach. Kurde, ale dziwne. Kto tu wpuścił te niedźwiedzie? To jest pytanie. I mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. Jakby zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. O właśnie, opowiedz co dokładnie... Powiedz, co dokładnie działo się tuż przed... Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał anta uprzędnego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w sto... I wtedy z drugiej strony sali obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli na... Ale czy niedźwiedzie, no kurde. Nie nawet miecz wyciągnąć. No niedźwiedzie to są niedźwiedzie. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka. Pomścimy ich, obiecuję. Kurde. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Dobra.
Szukamy. Kurde, ale kto to mógł zrobić? To jest pytanie. No dobra, co my tu mamy? Zabitego niedźwiedzia. Dobra, spadaj głowę. Łeb niedźwiedzi, ale język... Jak u człowieka? Z pyska śmierdzi miodem pitnym i czymś, jeszcze. Czymś ziemistym. Hmm. Niedźwiedzie lubią miód. No trochę dziwne, ale nie pitny. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? Kształt. Oho. Stara blizna. No dobra, tylko tyle. Hmm. Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop? Spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. Mhm. No dobra. Zbadaj. Wszystkie rogi puste. Trochę dziwne to jest, co nie? Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Zbadaj. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Misa jest pusta, ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś? Gdzieś na tej sali. No dobra, to idziemy. Tędy w... czekajcie, chwila. O, tu coś jest. Tu coś mamy, jakiś... Jest. Puchar? Miód zaprawiony jakimiś... Ceres! Chodź tu, koleżanko. Jeden ze strażników widział, co się stało. Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. O właśnie, jestem ciekaw. Co mogło wywołać tę przemianę? Miód, który pili. Powąchaj. No tak, jeszcze będzie wąchać, kurde, Jezu. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. Chyba jakieś... W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż... Spróbować nie zaszkodzi. No dobra, gdzie jest ten Hjord? Tam ktoś jest. Tutaj gdzieś? Kto to jest? Kto to jest? Kelnerka. A, myślałem, że kto inny. Tędy? Uhu! Ujoj! To nie tak miało wyglądać. Dobra. Tu jest Hjord. Oha, okej. Dobra. Co ty kurde gadasz, ziomuś? Znaczy dziadulku. O, drugi guślarz, podobny. Dodano krwi, czymś jeszcze. Ziół albo grzybów. Ceres mówiła... Daj mi ten róg. Co? A, masz, myślałem, wy nie masz, kurde, Geralt. Znam ten zapach. Mardroem. Mardroem. O, to jest... Ceres nie kłamała. Znasz się na ziołach. Pewnie. Zwłaszcza tych, którymi może... Dalryk cierpiał długie lata. Próbowałem mu pomóc. Ale teraz chyba już z tym skończył. To nie takie... Dobra, czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w... którzy jedli Mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału z... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie... O właśnie, Mardrem. Mardrem? Mardrem? Tak się czyta? Mardroem, Mardrem? Nie inaczej. Nie się o to. Zdaje się. Kojarzę. U Dalryk też ich próbował. Ale tylko... No tak. Ostatnie, czego u Dalrykowi... No dzięki. Zobaczymy, kto to w ogóle był za tym. Kto to stał za tym? Mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które... Dziwne, powiem wam. Oczywiście mogło wywołać szansę. Dziwne śledztwo, powiem wam. Przemianę. Może. Ale ciężko mi uwierzyć, żeby... Masz rację. Pomagałam w... Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. No dobra. Podążyć do Cery za do piwnic, nie za piwnic. Za piwnicę, czy jakoś tak powiedziałem? Dobra, leć.
Też na górę trzeba iść? O Jezu, czego ty robisz tak dziwnie i idziesz tędy? No ale niestety... O, o, oj. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. No na pewno, kurde. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji z Kelligę. Dawno nie było porządnej wojny domowej. No pewnie. Tędy? Kurde. Piwnice, czekajcie, gdzie były piwnice? Nie pamiętam już. Tutaj? Tutaj? Kurde, dziwne miejsce, powiem wam. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. No na pewno. Zabawne, to samo powiedział Arnbald. Że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Kurde, powiem wam, myślałem, że zrobimy to, ale jednak nie. Kurde, kolejna jest misja, powiem wam. Kolejna misja niestety jest. Tak, czekajcie, zaraz. Myślałem, że w tym odcinku zdążymy, ale jednak nie nie zrobimy tych misji. Ale o to może czekajcie, zaraz, jak ja tak patrzę, to tylko mi zostało do zrobienia... Do zrobienia to... To... I chyba wszystko. Bo to jest w Nowigradzie ten, jak będzie. Tutaj też Nowigrad i to chyba też Nowigrad, ale nie jestem pewny jeszcze. Zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Gdzie ty idziesz? Tędy? No dobra. O, serio kluczyk? Kluczykiem, serio. No idź. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. Dobra, wiem gdzie. Będę pierwszy. Jestem tuż za tobą. W otwartych... Otwartych beczkach, tak? Czekajcie, tutaj? Tutaj. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Już! Szybko! Co? Zaraza. Co do? Co do? Jest drugie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Nie zamierzam ich przesunąć. Ardy. Szybko. Szybciutko, szybciutko. Chodź tu! Chodź tu, Cerys, szybciej no! Szybciej, 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 szybciej. Oj, już kurde, ogień nas złapał. Ej. Mało nie spłonęliśmy. Ale te, kto to rzucił to coś? Zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. Kto to w ogóle był? Dziwna sprawa, powiem wam szczerze. To tajne przejście. Raczej rzadko używane. Kiedy Hjalmar i ja... Stary czas. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ajajaj. Dobra, idziemy, idziemy, wynosimy się z tych piwnic, znaczy z tego tunelu, co nie? Trzeba się wynosić stąd, bo tu nie ma co siedzieć, co nie? Może będzie koniec misji, ale wątpię. O! Niech no tylko dorwę tego... Pomyślmy, musiał wejść przez... Może, kiedy trzasnęły drzwi... Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskiej... Staram się nie podsłuchiwać. Dobra. Używając wiedźmińskich zmysłów, zbadaj miejsce, znaczy drzwi. Dobra, idziemy. Czy tu da się w ogóle wejść, czy nie? Zaraz zobaczymy. Zbadaj, aha, drzwi od piwnicy, dobra. Czekajcie. Tu coś mi pokazuje. O, proszę. No, no, ktoś tu wszedł w rozlany miód. He, dobre. Już, a my tego, kurde, co tu zrobił, to coś. A jestem ciekaw, co to mógł w ogóle, kto to mógł w ogóle wejść. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. O, proszę. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. No dobra,
Za pan Arnwalda, okej. Dobra, trzeba szybciutko, szybciutko, bo on może zaraz nam zwiaść. Zwiać. Kurnie, de. Skakuj na konia, dogonimy go. A to skurczybyk. To tak miało być. No zamiast go... Stój do diabła! Nie sądzę, żeby posłuchał. No ja też go dorwę zaraz. W piruny. Nie masz szans. Jeszcze zobaczymy. Chodź tu. Ale wywalił się. Mów, czemu zdradziłeś. Albo dokończę to, co zacząłem. Ancrate nie powinni nigdy zasiadać na... Skellige potrzebuje stabilizacji. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś... To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, a... Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam. A poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej. Zobaczymy, czy go zabiją tego Arnwalda, czy nie. Jestem ciekaw. Okej, twierdza Kartrol, jakiś czas później. O, trzyma na 10 punktów. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sankrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Kertrolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. What? Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Kertrolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie? Lepiej. Mam Zobaczymy, co zrobi. Co się stanie. Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin weszli do piwnicy. Straciłeś nas? Klan, który cię żywi? Ludzie, to przecież sługa Ancrate. Powie, co mu każą. Dobrze mówi. Arnwald służył na Kertrolde, odkąd pamiętam. Jest jeszcze jeden dom. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. I co teraz? Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Czego się śmiejesz? To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej z... Birna ma rację, Cerys. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić... Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Ja ci zaraz pomilczę, jak ci... Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z Jarlów oczyszczam imię rodu Ancrate. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia. A twoje szczątki rozdziobią ptaki.
Może dobra kara dla niej będzie? Zobaczymy, czy dobra kara będzie dla niej, czy nie. Zobaczymy zaraz. Ale ładnie, kurde, to wygląda teraz. Ale to... Wiedziałem, że Girna jest rządna władzy. Ale że... Co teraz będzie ze... Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo... się zabije. Nie ma za co. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohater. A teraz... ja... Jak myślisz? Na kogo? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Nie, na razie nie. Może dołączę później. Może dołączę później. Liczę na to. Okej. Dobra, co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Przede wszystkim to, co sobie schowamy na razie. Tutaj jeszcze zostało nam tutaj. 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 I tutaj. Ale to dopiero jest Nowigrad, co nie? Te wszystkie. Pewnie tak. Rozgrywki, a represje, zobacz co sobie zrobimy też. Gonitwa. A już to nam zostało, ojoj. Ale tego jest, powiem wam, tych misji jeszcze, kurczę. Chyba tylko tyle będzie już. Czekajcie, te ściokę pięści to gdzie są? Czekajcie, zmierz się z Grimmem. 1000 metrów około, a tu z Einarem. O, daleko. To tu sobie pójdziemy najpierw, czekajcie, jak stąd wyjść mam. O, koronacja? What? Co to za misja jest znowu? Kurde, serio? A nie, tego to ja... Nie, na razie tego nie chcę, czekajcie, z Einarem. Nie, nie, czekajcie, nie z tym, tylko z tym, kurde, z Grimmem miałem teraz walczyć. Ale to też było, powiem wam, dziwne. To też było, powiem wam, troszeczkę podejrzane, wiecie, z nią. Bo... tak. Jutro wyrusza. Co nie, jutro... On tak mówiła, co nie mi. Znaczy w Geraldowi, co nie, że wyrusza jutro. Ale to było podejrzane, powiem wam. Bo to nie była prawda. Ona chciała uciec jak najszybciej. I ona właśnie... Tak mi się wydaje, ona kurde wszystko to zrobiła specjalnie. O, czekajcie, tu jest drogowskaz. Dobra, fajnie. Czekajcie, zaraz. Tutaj jest ten, tak? Wieś. Dobra. Tak. Dobra. Tak, tak, tak. Czego tu jakoś jak dziwnie, dziwne miejsce tu jest? Gdzie jest? Witaj. Słyszałem o... Folan to mój... Słyszałem, że... Dobrze słyszałeś. Chcę walczyć, dobra. Jestem gotowy. W takim razie! Dobra, z kim będę walczył? Z Grimmem? Czy z kim innym? Wow! O kurde! Wow, dobry jest! A się wkurzyłem teraz, powiem wam. Ej, ty. Kończmy to. Nie, nie. Kurde mole, nie. Jest! Wygrałem z 31. Pięknie. Bardzo dobrze, wygrałem, yeah. Kurde, skurczybyk. Geralt Wędrowiec. I co? Gdybyś chciał dalej stawać do walki na pięć, to... Dobra, wiem. Do Einara teraz jeszcze szybciutko. Ale daleko znowu. Troszeczkę daleko znowu do niego jest. Ale dobra, spokojnie, czekajcie. Tędy jest drogowskaz, dobra. On jest chyba na Faroes, a nie? Tak mi się wydaje, ten... Einar. Ale dobra, okej. Tak jest, on jest na Faroe. Wieś Harviken, dobra. Idziemy sobie tutaj też. I powalczymy troszeczkę też z nim. Oho, jeszcze. Dobra, czekajcie, gdzie on jest? Tam daleko? Aha, tutaj sobie walczę, dobra. Organizator walk, chodź tu. No kurde. No. Witaj na naszym turnieju.
Dobra, zawalczę z nim. Powiedz Einarowi. Niech to będzie czysta. Dobra. Jeśli zwyciężysz. O kurde, który ma poziom, niech zgadnę. Wow. No, ile mam czekać? Kurde, skurczobyk. Pięknie, pięknie. Ale go zablokowałem, nie wiem czy widzieliście, kurde, pięknie. Piękna walka, czas na kolejne wyzwanie. Aha, wart Skellige. Gdzie on jest, w którym miejscu? O kurde, aż tutaj? Oj, czekajcie, tutaj. No dobra, okej. Z nim zawalczymy oczywiście w kolejnym odcinku i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale, cześć.